Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek i dzisiaj zaczynamy w sumie jak w ostatnim odcinku, czyli mam mecz, który rozgrywałem sobie tutaj poza odcinkiem, ale okazało się, że ten mecz nie będzie taki łatwy i jak mam tutaj 5 minut do końca, przegrywamy 7 punktami, a więc po prostu zobaczymy, czy dam radę zrobić comeback, czy jednak niestety przegramy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a więc możemy przechodzić do tego meczu. Trójka od Blazers, która niestety bardzo tego nie chcieliśmy, ale pada. No taka trójka w końcówce meczu jest kluczowa. Musimy szybko odpowiedzieć łatwymi 2 punktami może. I Wemby trafi. Nie, w ostatniej chwili mu jakimś cudem ten zawodnik to po prostu piłkę wybił. No to nie było naprawdę nic prostego, ale zrobił to tak, jakby to było proste. Piękny blok Wiktora, ale mam piłkę dalej. Uwaga, Wiktor na zbiórkę. Nie, nie będzie trzeba uważać. Blazers trafiają ponownie. Chyba ta wizja comebacku. No nie, nie będzie. Kawhi nie łapie jeszcze piłki, no. Czy mogło być gorzej? Nie mam pojęcia. To jest nasz piąty faul, więc nie schodzimy jeszcze. Ale tak już mówię, no wydaje się, że wszystko idzie to źle w końcówce. Brunson nie trafił. Zbierał jednak ten Bowman. Sharp. Brunson się pomylił. Mam piłkę. Wiktor Wemba nie ma. To miało być do niego, nie ukrywam. Jeszcze piłka. Nie, niesamowite. Po prostu niesamowite to, co się dzieje. Blok. Piłka będzie na Blazers. No, udało się jakimś cudem to wybronić, ponieważ size advantage miał nasz rywal. Może teraz piłka do nas? No dobra, teraz mamy jakiś przynajmniej punkt, choć zbyt długi czas tutaj mieliśmy bez ani jednego punkta, więc i tak wydaje mi się, że jest. No, żeby po nas jest, ale zobaczymy. Będziemy walczyli do końca oczywiście. Jeżeli ten brasz, jak to trafi. Na szczęście trafia, dobra. Nie to chciałem, nie chciałem podawać, ale a tak wyszło, dobra. Podaję do Mikal. Wemby, to muszą być punkty, tak jest, pięknie. Nie trafi. Pięknie, Wiktor. Ponownie świetna wybrona. Wycofajmy może do tyłu. Na spokojnie. Teraz my wejdziemy, ale dobra, jest faul. Jest przynajmniej faul. I to jest szósty faul Sharpa, więc on wypadł już z meczu. Pięknie. Wpadają te dwa rzuty osobiste. 2 minuty do końca. Brunson nie trafił. Mikal. Oj, 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 poczekaj, poczekaj, Mikal. Właśnie nie zrobiliśmy tego tak dobrze, no ale dobra. Jeszcze jesteśmy w stanie to uratować, tę sytuację. Wemby ma Brunsona. To musi być piłka do Wemby'ego. Wemby pod kosz. Czemu on był taki wolny, tak? Dobra, czemu on nie był szybszy? Wiktor jest szybkim zawodnikiem. Jak na swój wzrost, to naprawdę Wiktor jest szybki, a tu niestety tego nie pokazał. A potrzebowaliśmy tego. Mój faul. Tak, ja wypadam i jeszcze end one. No, pięknie, po prostu pięknie. Po meczu już. No niestety przegraliśmy, ale ta końcówka była tak głupia naprawdę. Tak wszystko się tutaj źle potoczyło.
Mogliśmy mieć dwa punkty, gdyby Wemby na tyle szybko tam wszedł pod kosz i wydawało mi się właśnie, podałem do niego, bo byłem przekonany, że on zdąży tam pobiec, ale nie zdążył. No i potem dostałem następnej akcji, ja sfaulowałem i jeszcze tamten zawodnik trafił, oczywiście przy okazji punkty, więc no gorzej być nie mogło, ale no nic. Najlepiej. No ale normalnie gdyby ta gra była... Gdyby była normalna ta gra, nie przymuszała mnie do gry, to bym nie grał w taki sposób, tylko przesymulowałbym ten mecz, no i może byśmy wtedy wygrali, kto wie. No i właśnie niestety już widzę, że Pelicans ponownie. Ja mnie to denerwuje naprawdę, jakby te key game, oby to naprawdę, oby to... Nie, jakby pierwszy sezon, key game są super. Dopóki jakby nie jesteś goatem, to jest to super, ale teraz, jak ja już nie potrzebuję tych goat pointsów, to po co mi to jest? Po prostu, po co mi to jest? Naprawdę, ja nie rozumiem tego. Po prostu tego nie rozumiem. To nie ma dla mnie sensu, ale co to w ogóle będzie? Start this road trip by stealing a win. Super, mamy key game'a, żeby wygrać na wyjeździe, bo to jest mega ważne dla nas. Co z tego, że i tak wygramy pewną konferencję? Co z tego, że będziemy mieli najlepszy rekord? Mamy potężnego key game'a z Pelicans, którzy pewnie nawet nie będą w play-inie. No to jest tak głupie naprawdę i tak denerwujące. W ogóle bym nie narzekał na to, gdyby nie to, że właśnie nie mogę tego jakby pominąć, przesymulować, tylko muszę to grać. Jakby gra mnie przymusza tego. Mamy miejsce 38, jeśli chodzi o punkty. No i teraz gonimy Charlesa Barkleya. Field goals made, miejsce 29. Gonimy Oscara Robertsona. Free pointers made, 29. miejsce. Gonimy Chrisa Middletona. Asysty, miejsce 37. I gonimy Nate'a Archibalda. Tak to wygląda. Symulujmy mecz z Wolves jeszcze. Wygrywamy tutaj 129-105. Triple-double, to fajnie widzieć. To fajnie naprawdę widzieć. A też career. Ogólnie statystyki nasze tak się prezentują. Ponownie rekordy. Zbliżamy się do Barkleya. Zbliżamy się też do Oscara Robertsona. I wydaje się, że w następnym meczu na pewno wyprzedzimy Oscara Robertsona. Free pointers made. Chris Milton, wyrównaliśmy się z nim i teraz gonimy Jamala Murraya. Free throws made, to nie będę patrzył. Asysty, miejsce 36, a więc Nate Archibald wyprzedzony i teraz Derek Harper przede mną. 40 point games, żeby sobie tutaj przypomnieć, mamy 264, a triple doubles mamy 77. Następny triple double daje nam 10 miejsce już, czyli top 10. I czy to będzie teraz? Wygrywamy wysoko z Cavs. I triple-double nie ma, ale mamy tutaj 77 punktów zdobytych, więc to też jest fajna naprawdę rzecz. To na pewno nas dało nam chyba dwie rzeczy. Total points nam nie dało miejsca wyżej, ale field goals made musimy być przed Oscarem Robertsonem już. Tak jest. I free pointers made będziemy też przed Jamalem Murrayem chyba. Tak jest, Jamal Murray już jest za nami i Jamal Crawford przed nami. Asysty, tutaj cały czas 36 miejsce. I teraz mecz, który tak już mówiłem, nie chcę grać, bo po prostu Pelicans nie jest nawet play-inowy zespół, ale gra mnie przymusza, z tym, że nie będę tego pokazywał standardowo, tak samo jak w poprzednim meczu. Jeśli to spotkanie będzie ciekawe, to pokażę to, a jeśli nie, to po prostu tego nie będę pokazywał, więc tak to będzie wyglądało. Tak w ogóle, czy mamy line-up taki gotowy, czy nie? Bo już właśnie chyba nie mieliśmy. A też suggest free agents, to też coś, co będziemy może próbowali robić. Ustawmy ten line-up tak w ogóle właśnie ponownie, bo... No bo znowu nam gra nie dała tego. Znowu nam gra tutaj właśnie wszystko pomieszała. Kogo tutaj dawałem? Patryka Baldwina Jr., tak jest. A więc tak jest i... Dobra, Hollins będzie na końcu rotacji, a Pat Kerr może wypadnie jednak, czy nie? Czy Kerr powinien być? Nie mam pojęcia. No Pat Kerr mam wrażenie, że wnosi jednak więcej, więc Pat Kerr będzie jednak w rotacji. On będzie tutaj miał te 10 minut. Dla Wembiego. Patryk Baldwin będzie miał 28, tutaj po 30 minimum i jeszcze mamy kilka minut, a więc wydaje mi się, że Derek Lively powinien mieć więcej minut i więcej minut jeszcze powinien mieć Mikal Bridges. Tak to będzie wyglądało, tak będzie wyglądał nasz lineup, a jeszcze tych free agentów później może tym się zajmę, no a teraz właśnie pora zagrać z Pelicans.
I ten mecz z Pelicans zakończony. Akurat tutaj nie mieliśmy ciekawego starcia. Udało nam się dość łatwo wygrać. A więc kolejny mecz, który będziemy mieli, to będzie starcie z Sacramento Kings. A więc możemy do tego spotkania już przechodzić. I wygrywamy 131-97. A więc tutaj akurat dość łatwo sobie poradziliśmy z nimi. I pora zobaczyć oczywiście statystyki i ogólnie ranki, nie rankingi, może a po prostu listy all time, może powiedzieć. Jeśli chodzi o punkty, jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze Barkley w tym sezonie będzie wyprzedzony. Field goals made, Robert Parish też, jesteśmy coraz bliżej do niego. Three pointers made, wyprzedziliśmy, a nie wyprzedziliśmy, a mamy tyle samo trójek co Jamal Crawford. Teraz przed nami Tyler Hero, ale Tyler Hero nie będzie taki łatwy na pewno do wyprzedzenia. Asysty tutaj 36. miejsce. Kontynuujemy. Kolejny mecz jest z Lakers i symulujemy to spotkanie. Wygrywam 122-97. Triple-double w naszym wykonaniu. To oznacza, że w tym momencie wskoczyliśmy do top 10 all time, jeśli chodzi o triple-doubles. Też sobie to jeszcze zerknijmy. Możemy tutaj właśnie zobaczyć to potwierdzenie. Najpierw jednak zobaczmy klasycznie od początku, od punktów. Tak, widać coraz bliżej. Kwestia kilku meczów. Field goals made to też jest kwestia już kilku meczów, zanim pobijemy Parisza. Three pointers made już teraz samodzielnie na 26. miejscu. Asysty cały czas na 36. I właśnie tak, tam widzieliśmy w triple doubles jesteśmy na miejscu już ex aequo 10. razem z Wiltem Chamberlainem. Następny triple double daje nam już samodzielnie to 10. miejsce. Wygrywam z Lakers. I tutaj nie był taki niesamowity występ. Pelicans. A w sumie też przesymulujemy ten mecz z Pelicans. 133-115 tutaj wygrywamy. Też jakiś niespecjalnie niesamowity występ, ale zerknijmy, bo mieliśmy dwa mecze, więc zerknijmy już teraz na statystyki ponownie. No już tutaj ponownie jesteśmy coraz bliżej Barkley'ego. Robert Parish, nawet może to być następny mecz. Jeśli będzie to jakiś fenomenalny występ, to możemy już nie Barkley'ego, a Parisha wyprzedzić w następnym meczu. Three pointers made tutaj mamy, choć Tyler Hero się nie ruszył od kilku meczów, mam wrażenie. Kolejny mecz będzie z Nuggets. Symulujemy, wygrywamy 129-115, 34 punkty. No tak, mam wrażenie, że troszeczkę Kobe Jordan spokojnie kończy ten sezon, jakoś bez jakichś niebywałych występów, tak to wygląda przynajmniej. Możliwe, że kwestia następnego meczu i będziemy już przed Barkleym. Field goals made, no wydaje się, że następny mecz i Paryż będzie już wyprzedzony. Three pointers made, tutaj 26. miejsce, cały czas na spokojnie. Free throws made, a zobaczmy, właśnie dawno nie patrzyłem na free throws made, czy tutaj gdzieś się pojawiliśmy. Czyżby cały czas nas nie było? Asysty, miejsce nie 40, 30, a tak, 40. Nie, to był Kobe Bryant. Zobaczyłem Kobe i pomyślałem, że to jestem ja. 36, tak jest, 36. Kolejny mecz jest z Nets. Porażka. Porażka w naszym wykonaniu. No, tak wiem, ta końcówka dość niebywale spokojna. Dawno nie było jakiegoś 70 point, jakby rzadko widzimy te 70 point game, 50 point game, 60 point game, nawet 40 point game'ów jakoś nie widzimy za dużo, mam wrażenie. Więc Barkley jeszcze nie wyprzedzony, ale tak już mówiłem, jeszcze. Jeszcze nie wyprzedzony, bo wydaje się, że na 100% w następnym meczu go wyprzedzimy. Field goals made, też na 100% Robert Parish będzie wyprzedzony w następnym meczu. Three pointers made, tutaj cały czas 26. miejsce. Asysty, no Derek Harper jeszcze nie będzie wyprzedzony. Teraz Mavericks. Porażka kolejna. Druga z rzędu porażka. Wręcz prawie identyczny też wynik tak w ogóle przy tej porażce. Pomimo, że to nie był najlepszy mecz dla nas, no to i tak wyprzedziliśmy Barkley'ego i wyprzedziliśmy Roberta Parisha, więc dla potwierdzenia możemy zobaczyć. Już mamy 37. miejsce. Teraz Allen Iverson przed nami. Ciężko będzie go złapać jeszcze w tym sezonie. Ciężko będzie to zrobić. Field goals made. Harden przed nami. No, Harden czy on gra w ogóle dalej? Jeśli gra, to i tak, no jakby nie może już za dużo tych celnych rzutów z gry na mecz rzucać, więc wydaje się, że możemy go w tym sezonie jeszcze wyprzedzić. Three pointers made, Tyler Hero wydaje się, że nie będzie wyprzedzony w tym sezonie. Asysty, Derek Harper na pewno jeszcze będzie wyprzedzony.
Teraz Grizzlies. W końcu jakieś duże zwycięstwo, no i w końcu jakiś piękny występ Kobe'ego Jordana. Mamy triple-double, a więc też oficjalnie jesteśmy już samodzielni na 10. miejscu na liście wszechczasów, jeśli chodzi o triple-doubles. Career tutaj mamy już bliziutko i będziemy mieli 24 tysiące punktów zdobytych w karierze. Więc naprawdę to bardzo sprawnie idzie. No wydaje się właśnie Harden tak na nie patrzymy, ale czy od dłuższego czasu mam wrażenie, że chyba nie idzie mu to w górę zbytnio właśnie. Chyba te field goals made nie idą w górę. Derek Harper. To jest kwestia następnego meczu, tak jest. W następnym meczu wyprzedzimy już Dereka Harpera. A teraz też zobaczymy sobie triple doubles. A 40 point game, ile mamy? 265, więc wydaje się, że jednak to następny sezon to będzie ten sezon, w którym wyprzedzimy Wilta. A w triple doubles właśnie wyprzedziliśmy Wilta, jesteśmy oficjalnie samodzielnie na tym 10. miejscu. No i niedaleko przed nami jest James Harden. Dwa mecze z Clippers. Pierwszy wygrywamy. 39 punktów, no to już jest taki lepszy występ w naszym wykonaniu. Tak, zdecydowanie więcej punktów właśnie. Wydaje się, że Allen Iverson możemy nie wyprzedzić, ale za to na pewno 24 tysiące punktów tą barierę jakby przekroczymy. Na Harden właśnie się nie rusza tutaj, więc albo on zakończył karierę, co jest bardzo możliwe, patrząc na to, że mamy chyba 2031 rok, albo 2030, albo po prostu no nie gra praktycznie w ogóle. Jest w zespole, ale nie jest w rotacji. A Derek Harper został wyprzedzony, mamy 35 już miejsce, przed nami Luka Doncic. Oczywiście jak Luka gra, no to nie będzie to łatwe wyprzedzić tego zawodnika. Kolejny mecz z Clippers i kolejny mecz, który wygrywamy, to jest bardzo wysoka wygrana. No i mamy triple-double kolejne, a więc Harden już chyba tylko ma jedno triple-double więcej, jeśli się nie mylę. Możemy też odliczyć powoli, ile meczów zostało nam, aż przekroczyłem barierę 24 tysięcy punktów. Field goals made. No, Harden prawdopodobnie następny mecz i go będziemy już mieli. Three pointers made. Wydaje mi się właśnie, że no tak, pewnie prędzej wyprzedzimy Jasona Terego niż Tylera Hero. Asysty 35, spokojnie. Choć Luka się chyba. Czy Luka. No, muszę zobaczyć to, bo jestem naprawdę tego ciekawy. Triple doubles mamy. Jak widać tutaj 80 już, więc tylko jedno mniej niż Harden. Muszę jedną rzecz zobaczyć. Injury report. Gdzie jest Luka Doncic? Muszę znaleźć Lukę Doncicia. On ostatnio grał w Hawks. Właśnie, Luka Doncic jest już od dłuższego czasu na pewno kontuzjowany, tylko on będzie właśnie wracał. A czy mogę zobaczyć właśnie jego ostatni mecz, kiedy był? Jego ostatni mecz to był początek grudnia, tak jest, więc on od początku grudnia pauzuje. Dlatego właśnie łatwo go wyprzedziliśmy w punktach i w asystach nie wiem, czy zdążymy go wyprzedzić, bo on właśnie lada moment i będzie wracał. Właśnie tak coś czułem, że on mógł mieć kontuzję jakąś. I jedna rzecz, którą bym zobaczył, to też właśnie Suggest Free Agents. Kogo bym chciał? Kogo bym potencjalnie chciał do zespołu? Bo następny sezon bardzo możliwe, że będzie naszym ostatnim sezonem w Spurs, jest bardzo istotne. Mikal, wydaje się, że może być. Forward by się przydał na pewno. Forward by się na pewno przydał. Czy jakiś ogólnie skrzydłowy na początek. Na pewno właśnie bym potrzebował jakiegoś skrzydłowego dobrego. I Paolo Banchero to jest na pewno ciekawa opcja. Brandon Miller też tutaj jest, Jarace Walker. Hendrix. Dante Palmer. Bo właśnie w ogóle przez cały czas nie widziałem, gdzie on grał, ale on gra w Waszyngtonie. Waszyngtonie gra i naprawdę radzi sobie tam dobrze. Nie chcę mu zabierać aby tego. Wydaje mi się, że niech zostanie tam. Niech tam zostanie. A my pójdziemy po kogo? Nie mam pojęcia w sumie. Powrót Isaaca Okora byłby spoko, ale mam wrażenie, że już. No nie wiem. Ci zawodnicy, którzy byli już. Mam wrażenie, że. No już nie muszą wracać. Wydaje mi się. Patrick Williams byłby opcją, ale wydaje mi się, że jakby chcę takiego jednego topowego zawodnika ściągnąć i niech to będzie Bankero, myślę. Niech to będzie Bankero, bo Bankero, Brandon Miller też, ale w sumie zapominam, że Brandon Miller jest bardzo wysoki, ale Paolo Bankero tak bardziej, tak o power forward slash small forward. Brandon Miller na power forwardzie nie czułbym się mega pewnie, a Bankero czuje się pewnie i na power forwardzie, i na small forwardzie. Dlatego Bankero na pewno, on na pewno, więc Bankero na pewno zasugerujemy. Tak jest i
kto jeszcze potencjalnie? Wydaje mi się, że starting lineup Kobe Jordan, Mikal Bridges, Wemby, Pankero i ktokolwiek będzie spoko. Backup point guardem jest Eduardo Alvarez. Ogólnie backup center, jakby... Muszę zobaczyć właśnie te kontrakty, muszę zobaczyć kontrakty. Derek Lively na przykład. On ma długi, choć nie. Bo my mamy... Który mamy rok w ogóle? My mamy... 2030, tak? Tak jest, 2030 mamy. Czyli to oznacza, że on ma kontrakt na następny sezon, jeśli się nie mylę. Bo ja nie powinienem mieć. No właśnie, ja mam... Na 2030 nie mam. Czyli ja jestem właśnie... Bo ja jestem co roku free agentem. Na 2030 ja nie mam kontraktu. Tak samo niestety Mikal, więc musimy obawiać się, że Mikal może odejść. Kawhi może odejść. Holin zostanie pewnie, Wemby zostanie oczywiście, Sack zostanie, Alvarez może odejść, Lively nie odejdzie, czyli ogólnie pozycja centra Wemby, Lively mamy to zabezpieczone. Wydaje się, że właśnie na pewno Bankero, jestem Bankero pewny i ogólnie jakiś guard mógłby się jednak przydać na przykład, albo nawet nie guard, a w sumie jakiś właśnie shooting guard / small forward można powiedzieć, taki typ gracza. Dyson Daniels byłby fajną opcją. Dyson Daniels byłby na pewno... On u nas nie był? Czy mi się po prostu coś pomyliło? Chyba mi się coś pomyliło. Tak, mi się coś pomyliło. Miałem wrażenie, że on u nas był. Ale Dyson Daniels byłby naprawdę fajną opcją. Benedict Mathurin też byłby fajną opcją. Benedict Mathurin mam wrażenie, że on... Choć nie wiem w sumie. Benedict Mathurin... Nie wiem, on teraz gra w Chicago. Nie wiem w sumie, którego szczerze. Nie mam pojęcia, którego zawodnika podpisać. Wydaje mi się, że jednak niech to jednak będzie Dyson Daniels. Niech właśnie to będzie Dyson Daniels, bo Dyson Daniels jest troszkę takim większym graczem i myślę, że dobrze mieć taki wysoki line-up ogólnie. Lepiej mieć wyższy niż niższy, mam wrażenie, line-up. I jeszcze jeden zawodnik. Wydaje mi się, że tutaj troszkę pójdziemy na już zawodnika, który potencjalnie może być rezerwowym i mógłby to być właśnie na przykład kto? Myślę, że Dame byłby opcją, tylko właśnie choć Dame może zakończyć karierę, bo ma jednak 39 lat, więc nie wiem, czy jest sens to robić może. Marcus Smart ma 36. Nie mam pojęcia. Jakiś, wydaje mi się, powiem tak, centra pewno nie, więc ogólnie guard lub forward. Nie wiem w sumie. A mam branie 82 overalla. Mamy właśnie, powiem tak, shooting guarda mamy Jalena Saksa tam, tylko nie pamiętam jak on z tym kontraktem się zapomniałem, ale kogo, no nie wiem, sam nie mam pojęcia jak naprawdę. Dante DiVincenzo, powrót do nas byłby na pewno ciekawy. Nie mam pojęcia naprawdę, kogo tutaj potencjalnie jeszcze. Obi Toppin. Też powrót byłbym, choćby Obi Toppin jest u nas? Zapomniałem kompletnie, czy on jest po prostu poza rotacją, dobra. Czyli Obi Toppin będzie free agentem, dlatego właśnie tak jest to pokazane, chyba o to chodzi. Nie wiem naprawdę, ciężko mi wskazać, jakiego zawodnika to bym chciał, żeby zespół poszedł po niego. Wydaje się, że jednak jak tak sobie myślę, mamy właśnie, muszę jeszcze wrócić, do naszego właśnie line-upa, więc tak. Czyli Jalen Suggs jest pewny, czy jest niepewny? Jest pewny, że będzie w następnym sezonie, tak? Tak jest, czyli Eduardo Alvarez, no właśnie, Eduardo Alvarez nie wiadomo, no i to jest problem. Ale załóżmy, że Eduardo Alvarez zostanie, załóżmy, że ten backcourt będzie dobry. Ogólnie też mam jeszcze tutaj właśnie Lavina, White'a, wydaje mi się, że aby... Nie, Lavin jest bardziej jako small forward, więc wydaje mi się, że jednak byłby nam... Baldwin jednak zostanie w sumie. Kerr zostanie. To jednak forward nam nie jest potrzebny. To będzie jednak bardziej guard nam potrzebny. No, wydaje mi się, że jednak guard będzie nam potrzebny jednak. To nie wiem w sumie sam. Zobaczę jeszcze raz. Suggest Free Agents. Na pewno właśnie Bankero i kto jeszcze? Dyson Daniels. I właśnie czy zaryzykować i spróbować ściągnąć Dame'a? Czemu nie? Tylko jeden coś właśnie boję, że on zakończy karierę i że niepotrzebnie to, aby że pogłębiłem kogoś innego. Ale dobra, czemu nie? Zasugerujmy to.
Tą trójkę, tak jest. Tą trójkę zasugerowałem. Więcej już oczywiście nie mogę. No i zobaczymy, co z tego będzie. A my możemy symulować dalej. Kolejny mecz jest z Portland. To jest mecz w Moda Center. Wygrywamy 147-127. I mamy tutaj 75 point game'a. Więc no w końcu Kobe Jordan odpalił. Dawno tego nie widzieliśmy. Jeśli chodzi o punkty, mamy tutaj jeszcze nie mamy 20, tak, jeszcze nie mamy 24 tysięcy punktów, ale to się może wydarzyć w następnym meczu. Field goals made nie tylko James Harden, ale też Patrick Ewing wyprzedzony, a więc jesteśmy już w top 25 najwięcej celnych rzutów z gry w historii NBA. Przed nami Kyrie. No Kyrie, który dalej jest na wysokim w miarę poziomie 84 overall, więc Kyrie nie będzie łatwy do wyprzedzenia. Musimy korzystać, póki Luki nie ma, póki jest kontuzjowany z tymi asystami. To też oznacza ten nowy 70 point game, że mamy 267 40 point game'ów. Pokonujemy Filadelfię i mamy back to back 60 point game'y, a więc jednak jeszcze może jeszcze w tym sezonie pobijemy ten rekord, najwięcej 40 punktów występów w historii. Tak w ogóle przebiliśmy barierę już oficjalnie 24 tysięcy zdobytych punktów w karierze, a więc bariera, którą może się tylko pochwalić 36 innych zawodników oprócz mnie. Three pointers made. Aha, Jamal Murray nam wyrównał się. No tak, Jamal Murray jeszcze jakby, on się nie poddaje, on cały czas gra, więc on cały czas z nami będzie walczył. I teraz 40 point game'ów mamy 268. Lakers pokonani. I to jest kolejny minimum 40 point game, a dokładnie 50 point game. A więc chyba Kobe Jordan sobie tak pomyślał w tej końcówce. No dobra, jeszcze ten rekord chciałbym jednak pobić w tym roku. Tak to troszeczkę wygląda w tym momencie. Total points. Czy ten Allen Iverson może czuć się pewny, że go nie wyprzedzę w tym sezonie? No. Kto wie, możliwe, że jeszcze go tutaj złapiemy. Field goals made. Wydaje się, że Kyrie nie będzie złapany, bo on właśnie cały czas gra w miarę na wysokim poziomie. Ponownie jesteśmy na miejscu samodzielnie 26. Asysty. No, jesteśmy jedną asystę za Luką. Jedna asysta za Luką Doncicem. I mamy, ponownie, żeby sobie tutaj przypomnieć, mamy 269 40 point game'ów. Jeszcze możemy to zrobić. Pokonujemy Nuggets. Tutaj 40 point game'a nie mamy akurat, więc tutaj troszeczkę spokojniej można powiedzieć, ale jeszcze kilka meczów nam zostało. Kilka tych jeszcze spotkań zostało, żeby to zrobić. Ale Iverson w 100% nie może się czuć pewny, że zostanie na tym 36. miejscu. Na pewno może się czuć pewny Kyrie, że zostanie na tym miejscu. Three pointers made. Jamal Murray znowu nas wyprzedził. Asysty Luka Doncic wyprzedzony, ale on za niedługo wróci do gry, więc on może się nam odegrać i też z powrotem nas zepchnąć do tyłu. Rockets. Wygrywamy 134-115. To jest 70 point game, a więc następny występ to jest wyrównanie rekordu. Następny występ nasz taki to jest wyrównanie rekordu. Tylko właśnie ja chcę być w momencie, w którym ja ustanowię ten rekord jakby. Ja chcę właśnie mieć, ja chcę zagrać ten mecz, w którym ten rekord robię, a nie wyrównuję. No, tak powolutku, powolutku. Mniej niż 200 punktów, ale i tak będzie ciężko. Znowu jestem tutaj wyrównany. Łeb w łeb idziemy z Jamalem Murrayem, ale za rok Jamal prawdopodobnie zdowngraduje mocno. Będzie miał poniżej pewnie 80 overalla i już będzie ciężko, żeby z nami trzymał tak tempo. Asysty. Luka nas właśnie wyprzedził. Tak, no Luka wrócił do gry. Widzimy to. Luka ewidentnie wrócił do gry. I żeby tutaj przypomnieć, mamy jeden 40 point game mniej niż Will Chamberlain. Jak tam się tutaj tak w ogóle. A dobra, to jest playoffs, czyli. Czy mecz z Knicks pokaże się nam tu key game, czy nie? Czy aby key game się nam pokazał, czy nie? Nie pokazał nam się chyba. Więc przesymulujmy. Knicks są tak w ogóle w tym roku słabi, a w ostatnich latach 2 razy nawet mierzyliśmy się z nimi w finałach, a tym razem nie będzie tego. 148-95 to jest triple double. To jest triple double.
ale Iverson chyba bezpieczny. Field goals made tutaj 25, cały czas three pointers made, Jamal Murray, cały czas jesteśmy na równi z nim. W asystach, no Luka właśnie nas tak łatwo nie przepuści z powrotem tutaj. Triple doubles, mamy wyrównanie z Hardenem. Tak, będziemy mieli wyrównanie z Hardenem. Mamy po 81. I teraz mamy mecz z Grizzlies. 166-105 i to jest triple double i to jest wyrównanie rekordu, ale ja jestem właśnie, tak już mówiłem, po pobicie rekordu. Ja chcę pobić ten rekord. Ja chcę właśnie być w momencie, w którym biję rekord. A więc zerknijmy ponownie tam na statystyki. I to jest 272. Ile meczów zostało? 3. To jest możliwe. To jest możliwe, jeśli będziemy grali naprawdę na niebywałym tempie. Znaczy niebywale tutaj zagramy. W tych ostatnich trzech spotkaniach to jeszcze, ale Iverson może być wyprzedzony w tym sezonie. Field goals made, no tutaj Kyrie nie będzie wyprzedzony. Zbliżamy się też tak powolutku do 10 tysięcy celnych rzutów z gry w karierze. Three pointers made. Leciutko jesteśmy przed Jamalem Murrayem. Jason Terry też może być jeszcze wyprzedzony w tym sezonie i możemy być na 25. miejscu. Asysty. Ponownie jesteśmy przed Luką. I tak tutaj właśnie widać, mamy wyrównanie, jeśli chodzi o 40 Point Games, ale ja chcę zobaczyć, jak wyszliśmy też przed Hardena, 9. miejsce. Czyli następny mecz to jest mecz z Wolves i to będzie mecz, który muszę zagrać, bo tak już mówiłem, to jest mecz, który chcę tam być, bo chcę ten rekord pobić. Krótko mówiąc, chcę ten rekord pobić, dlatego w tym momencie już będę kończył i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!